Chcesz zadbać o swoją urodę i poprawić kondycję? Zaufaj profesjonalistom. Odwiedź Studio Urody przy hotelu i restauracji Straszny Dwór, Chodzież, ulica Ujska 45. Skorzystaj z kompleksowej oferty dla Twojego piękna i samopoczucia. Studio Urody przy hotelu i restauracji Straszny Dwór poleca. Specjalistyczne usługi kosmetyczne, peeling ultradźwiękami, jontoforezę na witaminie C, która rozjaśni przebarwienia na Twojej skórze. Polecamy odżywcze i głęboko nawilżające zabiegi na twarz, dzięki którym będziesz dłużej piękna i młoda. Pedikur leczniczy. Najnowsza metoda pielęgnacji stóp dla pań i panów. Pozbądź się zrogowaciałego naskórka, pękających pięt i wszystkiego, co szpeci Twoje stopy. Wypoczniesz i zrelaksujesz się, korzystając z bogatej oferty masażu. Poczuj lekkość, którą daje hydromasaż. Daj odpocząć swoim mięśniom w gabinecie masażu klasycznego. W naszej siłowni poprawisz kondycję i sylwetkę, ćwicząc na sprzęcie wysokiej klasy. Studio Urody pozwoli Ci też zatrzymać piękną opaleniznę przez cały rok. Studio Urody przy hotelu i restauracji Straszny Dwór. Twoje piękne i zdrowe ciało w rękach profesjonalistów. Beata Chmielewska, witam Państwa w dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieskiej. A dziś w naszym programie między innymi rozmawiać będziemy o ważnych inicjatywach gospodarczych realizowanych w ramach wykorzystania środków unijnych, a także o programie partnerstwa lokalnego, który wdrażany będzie na terenie ziemi chodzieskiej. Przedstawimy także skrótowe relacje z sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Chodzieskiego. Pokażemy też Państwu, jak wspaniale bawiła się młodzież i nie tylko na koncertach zorganizowanych w Chodzieskim Domu Kultury. Wiele małych gmin z całej Polski stara się jak najlepiej wykorzystać możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych. Udało się to miastu i gminie Szamocin. Malowniczo położone miasto i gmina Szamocin inwestują w swój rozwój i wspierają aktywność gospodarczą mieszkańców. Ostatnio udało się w mieście Szamocin oraz w pobliskich miejscowościach zrealizować szereg inwestycji dzięki wykorzystaniu funduszy z programu europejskiego SAPARD. Prawie 600 tysięcy euro wykorzystali szamocinianie, by poprawić wizerunek swojego miasta i swojej gminy. Panie Burmistrzu, miasto i gmina Szamocin skorzystały ze środków sapardowskich, korzystacie z funduszy unijnych, aby poprawiać jakość życia mieszkańców. Jakie inwestycje zostały zrealizowane z tego funduszu? To jest prawda, że korzystamy z funduszy unijnych. W tym roku, w 2004 roku, udało nam się skorzystać z 5 programów zrealizowanych w ramach funduszu SAPARD. Dzięki temu udało nam się zrealizować bardzo potrzebne dla mieszkańców inwestycje. Między innymi znajdujemy się na osiedlu, na którym zrealizowaliśmy 3 inwestycje sfinansowane z programu SAPARD. Mówię tutaj o odwodnieniu, czyli budowie kanalizacji deszczowej oraz o budowie ciągów pieszych. Te inwestycje pozwoliły doprowadzić do tego, że osiedle, które już sobie liczy 30 lat i nigdy nie było tutaj żadnej drogi utwardzonej, nie było odwodnienia, dzisiaj jest jednym z najpiękniejszych osiedli w Szamocinie. Właściwie mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to jest osiedle najpiękniejsze w Szamocinie na dzień dzisiejszy. Jakie inne inwestycje zrealizowano z SAPARD-u w Szamocinie i jaki był udział własny gminy? Musieliście przecież dołożyć trochę pieniędzy na to, by te inwestycje miały szansę realizacji. Tak, to jest prawda, że musieliśmy dołożyć środki własne. Jednak fundusz SAPARD i sytuacja, że tak powiem, ekonomiczna naszej gminy pozwoliła na to, że w zasadzie te wszystkie inwestycje finansowane z programu SAPARD były dofinansowane do poziomu 75%, a więc udział własny gminy to tylko 25%. I na taki udział własny właśnie nas było stać w tym roku. Pokażemy jeszcze kolejne inwestycje. Co w Szamocinie zrealizowano poza tym pięknym osiedlem? Oprócz tych 3 inwestycji zrealizowaliśmy jedną inwestycję drogową, to jest budowa drogi na ulicy Rolnej do Smolar.
Ta droga pozwoliła na poprawę bezpieczeństwa ruchu w tej części miasta, a jednocześnie odciążyła część ruchu przez centrum miasta. W kierunku Margonina cały ruch jest skierowany właśnie tą nową drogą. Kolejną inwestycją realizowaną z programu SAPARD to była budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowo. Była to realizacja dwóch etapów budowy kanalizacji sanitarnej. W roku poprzednim zrealizowaliśmy pierwszy etap, w tym roku zrealizowaliśmy dwa dalsze etapy i tą inwestycję zamknęliśmy również nową nawierzchnią asfaltową. Także poprawiliśmy stan komunikacji, a jednocześnie czystość bardzo pięknego jeziora Laskowskiego, 53-hektarowego jeziora Laskowskiego. Będzie się dalej starać się o pozyskiwanie kolejnych środków. Jakie są plany inwestycyjne na kolejny rok budżetowy? Ten rok rozbudził nasze aspiracje i nasze ambicje. Jesteśmy przygotowani do aplikacji wielu wniosków. Staramy się pozyskać jak największą liczbę środków. Na razie, na dzień dzisiejszy mogę się pochwalić tylko tym, że udało się nam uzyskać środki z tak zwanego zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. I dzięki temu programowi będziemy realizowali w Szamocinie też inwestycję drogową, budowa drogi wodna, ulica Halera wraz z parkingami. Poprawi to również estetykę miasta, a jednocześnie bezpieczeństwo ruchu w tej części miasta. Umiejętne wykorzystanie funduszy unijnych, dobra znajomość przepisów, a przede wszystkim otwartość na inicjatywę mieszkańców dają szansę na dynamiczny rozwój małych społeczności. Szamocin kolejny raz udowodnił, że potrafi te szanse wykorzystać. Potrafi zrobić wszystko, by dbać o dynamiczny rozwój miasta i gminy, a jednocześnie wspierać aktywność gospodarczą swoich mieszkańców. Tak, by upiększać ich środowisko, ściągać do miasta inwestorów, a także rozbudowywać osiedla i całą infrastrukturę związaną także z turystyką, która jest kolejnym atutem tej wspaniałej, malowniczo położonej miejscowości. Kolejna sesja Rady Miejskiej przyniosła ważne dla miasta rozstrzygnięcia. W porządku obrad znalazł się m.in. punkt o prywatyzacji Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. Na wniosek pracowników firmy radni zrezygnowali jednak z dyskusji na ten ważny temat. 22. sesja Rady Miejskiej w Chodzieży odbyła się 29 listopada tego roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. W porządku posiedzenia znalazły się tradycyjnie punkty dotyczące przyjęcia porządku obrad, protokołu z sesji odbytej w dniu 29 października oraz sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza miasta, interpelacji i zapytania radnych. Dopiero później radni przystąpili do podjęcia uchwał w ważnych dla miasta sprawach. Dokonano jednak zmian w zaproponowanym porządku obrad 22. sesji Rady Miejskiej. Zdecydowano, że radni nie będą na tej sesji dyskutować na temat obniżenia wskaźników procentowych uwzględnianych przy naliczaniu dodatków mieszkaniowych. Radni stwierdzili, że projekt tej uchwały raz jeszcze muszą przeanalizować Komisje Rady Miejskiej, dlatego że zmiany zaproponowane w projekcie uchwały mogą dotknąć najuboższych mieszkańców miasta. Radni jednogłośnie zadecydowali o wycofaniu tego punktu z porządku obrad. W efekcie pisma, które wpłynęło do przewodniczącego Rady Miejskiej pana Eugeniusza Skawińskiego, wycofano z porządku obrad także punkt dotyczący likwidacji Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chodzieży w celu zawiązania spółki pod nazwą Miejska Energetyka Cieplna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w celu prowadzenia gospodarki komunalnej. Pismo od pracowników, które wpłynęło na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdza, że problem prywatyzacji dotyczy nie tylko 23 pracowników firmy i ich rodzin, ale przede wszystkim kilku tysięcy odbiorców ciepła w mieście, którzy nie mogą być zaskakiwani tak ważnymi dla firmy i dla całej społeczności odbiorców ciepła zmianami. Zaskakujące było także stanowisko kierownika Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Chodzieży, który w rozmowach kuluarowych deklaruje neutralność w tej ważnej dla jego firmy kwestii. Trudno uwierzyć, że w tak ważnej sprawie dla całego przedsiębiorstwa można nie opowiadać się po żadnej ze stron, nie stawać ani po stronie pracowników, ani po stronie projektowanych zmian. W następnej kolejności radni przystąpili do podjęcia uchwał w następujących sprawach. Pierwszą uchwałą jest przekazanie przez Gminę Miejską Chodzież udziału pieniężnego na rzecz kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży.
Kwota 130 tysięcy złotych ma być przekazana na cele inwestycyjne, m.in. kanalizację ulicy Świętokrzyskiej. Kolejny punkt dotyczył wprowadzenia zmian w budżecie miasta Chodzieży na rok 2004. Zmiany te zakładają około 3,5 miliona deficytu. Na kwotę 28 milionów oblicza się dochody miasta w tym roku, a na 32 miliony wydatki. Program w budżecie miasta przedstawił skarbnik miejski pan Roman Beger. Kolejny punkt dotyczył przyjęcia programu współpracy gminy miejskiej w Chodzieży z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005. Z tym projektem uchwały związany też był projekt kolejny dotyczący trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy miejskiej innych niż zadania określone w artykule 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz sposobie rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań. Radni nie zrealizowali punktu dotyczącego przyjęcia miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Komisja Oświaty i Komisja Rewizyjna zdecydowały, by przesunąć dyskusję na temat miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych na późniejszy termin. W związku z tym, by ujednolicić rozwiązania projektowane w tym programie z ustawą o pożytku publicznym, a także dokonać oceny sprawozdania rocznego Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kolejnym punktem, który dyskutowali radni, były zmiany w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty miejscowej. Dyskutowano także na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica, co było możliwe po wcześniejszych uzgodnieniach, których dokonano także na tej sesji, a związane były one z wcześniejszą skargą pana Mariusza Wolfa na działania burmistrza miasta Chodzieży. Podczas tej sesji doszło do spotkania, na którym burmistrz Wojciech Nowaczyk zawiązał porozumienie z panem Mariuszem Wolfem dotyczące wspólnego opracowania dalszych działań, by plan rozwoju przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic Wojska Polskiego i Staszica mógł być realizowany. Wcześniej podczas sesji burmistrz Wojciech Nowaczyk, składając sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, podjął także kilka ważnych kwestii. W działaniach burmistrza pomiędzy sesjami na pierwszy plan wysuwały się kwestie finansowe. Dyskutowano o parametryzacji zatrudnienia w administracji i oświacie, o świątecznej zbiórce żywności, wcześniej także opracowano plan współdziałania służb miejskich na święto 1 listopada dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom miasta. Burmistrz Wojciech Nowaczyk prowadził także rozmowy z właścicielem obiektów przy ulicy Buszczaka, mające na celu przyspieszenie prac rozbiórkowych. Burmistrz poinformował także radnych i zebranych na sesji o tym, że prowadzi rozmowy na temat restrukturyzacji zadłużenia w ZUS-ie. Doprowadzą one do rozłożenia zadłużeń w ZUS-ie na 2 lata. Problem ten dotyczy przede wszystkim oświaty. Ze sprawozdania z działalności międzysesyjnej burmistrza miasta dowiedzieliśmy się także, że już w grudniu uporządkowana zostanie kwestia tablic informacyjnych na terenie miasta Chodzieży. Kwestia ma być doprowadzona do takiej sytuacji, kiedy zarządzać tablicami będzie jedna jednostka. Będzie to prawdopodobnie Chodzieski Dom Kultury. Na sesji Rady Powiatu Chodzieskiego dyskutowano o ważnych problemach naszego powiatu. Między innymi dokonano niezbędnych zmian kosmetycznych w budżecie powiatu na ten rok. 23. sesja Rady Powiatu Chodzieskiego odbyła się 30 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury. W porządku obrad, poza tradycyjnymi punktami, znalazło się podjęcie uchwał w kilku ważnych dla powiatu sprawach. W informacji starosty powiatu chodzieskiego z działalności zarządu powiatu w okresie sesjami dowiedzieliśmy się m.in., że dyskutowano na posiedzeniach zarządu powiatu na temat harmonogramu wydatków i dochodów za 10 miesięcy. Stwierdzono brak zagrożenia zachwiania płynności finansowej powiatu chodzieskiego. Rozmawiano także na temat sprzedaży sprzętu rolniczego ze szkoły w Ratajach.
Dyskutowano także sprawę zakupienia samochodu dla OSP w Milczu, zwiększenie zatrudnienia w administracji szkół oraz informacje w sprawie kontaktów Narodowego Funduszu Zdrowia dla Wielkopolski. Pytanie zadane staroście dotyczyło powołania rzecznika osób niepełnosprawnych w powiecie chodzieskim. Okazuje się, że powołanie takiego rzecznika jest niezgodne z przepisami i statutem powiatu. Jednak starostwo powoła pełnomocnika osób niepełnosprawnych działającego na nieco innych zasadach zgodnie z prawem. Następnie radni przystąpili do podjęcia uchwał w następujących sprawach. Zmiany budżetu powiatu chodzieskiego na rok 2004. Dotyczyły one m.in. zmian sposobu finansowania domów pomocy społecznej, zwiększenia przez Europejski Fundusz Społeczny kwot na stypendia, zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży ze współudziałem finansowym gmin oraz dotacji dla klubu żeglarskiego Opty na konserwację sprzętu. Radni dokonali także zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz uchwały zmieniającą określenie zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Następnie radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji. W punkcie wolne głosy i zapytania wypowiadali się dwaj radni, radny Zydorczak i radny Kamiński. Wypowiedzi dotyczyły prac komisji rewizyjnej przy powiecie chodzieskim. Podczas sesji głos zabrała także Stefania Kalinowska, reprezentująca Forum Samorządowo-Ludowe, na co dzień pełniąca także funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Chodzieży. Podjęła ona w swojej wypowiedzi kilka ważnych kwestii dla swoich wyborców, na które wpływ mogą mieć radni powiatowi. Problemy poruszone przez panią Kalinowską dotyczyły m.in. progu przy gimnazjum oraz na ulicy Leśnej, spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatowych na terenie miasta oraz informacja o korzyściach płynących z kredytu konsolidacyjnego, jaki zamierza zaciągnąć miasto Chodzież na spłatę dotychczasowych zobowiązań. Podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 30 listopada, radni dynamicznie podjęli uchwały we wszystkich zaproponowanych kwestiach i zakończyli obrady. W ramach zainicjowanego kilka miesięcy temu programu partnerstwa lokalnego odbyły się w Chodzieży warsztaty ożywienia gospodarczego, w których uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów, biznesu i stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych. 2 grudnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży odbyły się pierwsze warsztaty w ramach programu partnerstwa lokalnego. Warsztaty lokalnego ożywienia gospodarczego są naturalną konsekwencją spotkania z panią Jadwigą Olszowską-Urban zorganizowanego w Ratajach kilka miesięcy temu, w którym prezentowała ona program lokalnego ożywienia gospodarczego i wspólne działania, jakie należy podjąć, by stworzyć w ziemi chodzieskiej koalicję osób chcących współpracować na rzecz rozwoju lokalnego środowiska. W warsztatach zorganizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury uczestniczyło ponad 60 osób reprezentujących różne środowiska, instytucje państwowe, samorząd lokalny, szkoły, lokalny biznes i organizacje pozarządowe. Co zasługuje na szczególną uwagę wśród uczestników, było bardzo wielu młodych ludzi, którzy wykazują szczególne zainteresowanie przyszłością ziemi chodzieskiej. Tematyka pierwszych warsztatów lokalnego ożywienia gospodarczego dotyczyła szans lokalnego środowiska. Poruszano m.in. problem bezrobocia, dyskutowano o tworzeniu nowych miejsc pracy, wspieraniu przedsiębiorczości, a przede wszystkim wykorzystywaniu lokalnych walorów i ludzkiego potencjału. Jak się okazuje, uczestnicy warsztatów, przedstawiciele całego środowiska chodzieskiego byli żywo zainteresowani przyszłością naszej małej ojczyzny i aktywnie uczestniczyli we wszystkich pracach przygotowanych w związku z trwającymi warsztatami. Mówiono o tym, jaki jest poziom bezrobocia w powiecie chodzieskim, o tym, jakie są szanse na zmniejszenie statystyk oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. Przy tym wszystkim dyskutowano także o możliwościach wspierania lokalnego biznesu, które jest jedyną szansą na tworzenie nowych miejsc pracy i nie pogłębianie bezrobocia.
Czy kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy kilka miesięcy temu w szkole w Ratajach, kiedy prezentowany był program lokalnego żywienia gospodarczego, spodziewała się Pani, że w tych warsztatach, które dzisiaj się rozpoczęły, będzie brało udział tylu chętnych, zaangażowanych? Czy tak, ja się spodziewałam, ponieważ dlatego pracuję w programie partnerstwa lokalnego, że ja mam z kim pracować i społeczeństwo, środowisko w ogóle ziemi chodzieckiej, mam tutaj na myśli wszystkie gminy, jak również powiat, bo to jest dla mnie region ziemi chodzieckiej, pokazało, że żywo jest zainteresowane rozwojem gospodarczym swojej ziemi, że ludzie chcą rozmawiać o tworzeniu miejsc pracy, że ludzie oprócz tego, że macie tutaj problemy, widzą również różne pomysły do zrealizowania. Po to żeśmy się spotkali, żeby rozmawiać o tym, co tak naprawdę będzie można tutaj robić przez najbliższe 5-10 lat. Gospodarzem dzisiejszego naszego spotkania, tak jak ich kolejnych, będzie starosta chodziecki, będą burmistrzowie, wójtowie z waszych gmin, bo dzisiaj, jak wiem, warsztat mamy w Chodzierze, ale już na następny warsztat w styczniu wyjeżdżamy do gmin, bo chcę Państwu przypomnieć, że ziemia chodziecka to nie tylko Chodzież, to także każda gmina, która wchodzi w skład tej ziemi, bo jeżeli Państwo zaczniecie mówić o rozwoju gospodarczym razem wspólnie, to będziecie mieli o wiele lepsze wyniki i będziecie potrafili ściągnąć tu o wiele więcej pieniędzy niż w pojedynkę. Chcę powiedzieć, że dzisiaj na warsztatach będziemy robić konkretną robotę. Wasi ludzie będą pracowali w grupach, będą rozmawiali o problemach, o potrzebach, jeżeli chodzi o dostęp do kapitału. Będziemy mówili o środowisku gospodarczym, czy jest klimat, czy nie ma klimatu, jakie są potrzeby, jakie są problemy środowiska gospodarczego. Będziemy mówili o infrastrukturze, co macie dobrego, czego nie macie, co by się jeszcze przydało, co należy naprawić, oprócz dróg, które jakby w całej Polsce są piętą achillesową nie tylko samorządu, ale także i rządu. Chcę powiedzieć, że będziemy rozmawiali o zasobach ludzkich, ale nie tylko o ludziach w wieku produkcyjnym, ale będziemy mówili o niemowlakach, będziemy mówili o dzieciach, będziemy mówili o młodzieży, będziemy też mówili o emerytach i rencistach, jak również osobach niepełnosprawnych. Cieszę się, że reprezentanci tych wszystkich środowisk siedzą tutaj razem na warsztatach. I na koniec będziemy również mówili o tym, jak Wam się żyje. I to będzie praca dzisiejszego warsztatu. Bardzo się cieszymy, że Państwo, telewizja, jesteście z nami od samego początku, jak również lokalna prasa, pisze o tym, co tak naprawdę tutaj miało się wydarzyć. Bardzo byśmy Państwa prosili, a to jest moja osobista prośba, żeby ten Wasz przekaz tak naprawdę pokazał mieszkańcom, co grupy wypracowały. Postaramy się dzięki Wam zapromować materiał z warsztatów. Postaramy się również w lokalnych mediach podać, jakie osoby pracowały na warsztatach i jaki materiał Państwo macie tak naprawdę do przerobienia. Chcemy, żeby mieszkańcy wiedzieli o tym, co się tutaj dzieje. Za miesiąc będziemy mówili o wsparciu dla małego i średniego biznesu, bo to on tworzy miejsca pracy i proszę Państwa, o nich musimy w pierwszej kolejności zadbać, bo oni dają dzisiaj pracę dla siebie, dla swoich rodzin, ale także dla nas. W związku z powyższym trzeba na nich chuchać, dmuchać i dbać o to, żeby się rozwijali. I będziemy w styczniu rozmawiali o wsparciu dla małego i średniego biznesu. Będziemy się zastanawiali, jak zachęcać naszych ludzi tutaj z ziemi chodzieckiej do tworzenia nowych firm, jak również zastanowimy się, kogo tutaj ściągnąć, żeby jakaś firma nie zaszkodziła naszym firmom, ale żeby uzupełniła ich ofertę. Warsztaty po pierwszym spotkaniu, kiedy był prezentowany program partnerstwa lokalnego, spotkały się z dużym zainteresowaniem także mieszkańców miasta Chodzieży, którzy jednak zgłaszają pewne wątpliwości. Okazuje się bowiem, że ludzie stąd zdają sobie sprawę doskonale z tego, że jest to teren trudny politycznie. Co należałoby powiedzieć wszystkim tym, którzy obawiają się, że takie stworzenie wspólnej koalicji na rzecz lokalnego rozwoju, która jest generalnie celem tych działań, jest możliwe pomimo politycznych podziałów? Nigdzie w Polsce na warsztatach lokalnego ożywienia gospodarczego, jeśli mówiło się o rozwoju gospodarczym gminy i powiatu, nie rozwijało się sztandarów politycznych, bo tak nie można. Sztandary można, jak Państwo wiecie, rozwijać w Warszawie, natomiast tutaj trzeba się zająć swoimi problemami, swoimi potrzebami i tak naprawdę mamy to zrobić razem, bez względu na to, kto do jakiej partii należy, bo każdy z nas ma wpływ na to, czy ta gospodarka się rozwija, czy nie, bo to jest ważne, czy kupujemy tutaj, czy tu kupujemy te produkty, czy kupujemy tutaj usługi, czy promujemy lokalnych ludzi, czy promujemy lokalne produkty, czy tak naprawdę dbamy o sobie na zasadzie wzajemności i tutaj nie potrzeba żadnej polityki. Chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która jest ważna. Jak Pani tutaj dzisiaj razem z nami siedziała od samego początku, nikt nie powiedział,
nic o polityce i tak będzie już do końca. Będzie się tu mówiło tylko i wyłącznie o gospodarce, o tym, jak rozwiązywać pewne rzeczy, jak wspierać samorząd w rozwiązywaniu przeróżnych problemów. Będziemy nie tylko mówili sobie komplementy, ale będziemy sobie mówili też trudne sprawy, bo każda grupa będzie musiała w swoim temacie zacząć od problemów, a później będzie musiała dokładnie opisać potrzeby, jakie mają te kolejne dziedziny, o których dzisiaj będzie mowa. Następnie każda grupa będzie również starała się odnieść to do lokalnych zasobów. To, co mamy, z czego możemy tu skorzystać i również będzie taki obowiązek wymyślić rozwiązania i to będą nasze, mieszkańców rozwiązania, a nie rozwiązania polityków i na to zwracam uwagę. Chcę powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że te warsztaty tak naprawdę, proszę Państwa, robią wasi ludzie. Starosta wysłał na szkolenie panią Marzenę Frąckowiak, która jest powiatowym specjalistą partnerstwa lokalnego. Ona razem z pracownikami Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa przygotowała to przedsięwzięcie. Wielkie dzięki dla pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która bardzo wsparła te warsztaty, jak również dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, którzy tak naprawdę technicznie odpowiadają za to duże przedsięwzięcie i będą to organizować przez najbliższe kilka miesięcy. Ja chciałabym im wyrazić wdzięczność i chciałabym zwrócić uwagę Państwa, również ile dzisiaj na sali siedzi młodzieży. Siedzi młodzież ze szkół, młodzież pracująca, młodzież bezrobotna, młodzież, która uczy się i która również studiuje. I bardzo mnie to cieszy, że dzisiaj oprócz dorosłych i emerytów będzie tutaj bardzo mocna reprezentacja młodzieży, która za parę lat tak naprawdę nas wymieni. I warto dzisiaj posłuchać, co chcą za 10 lat tu zrobić, bo może my sami na to byśmy nie wpadli. Po wysłuchaniu części wstępnej, przygotowanej m.in. przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży, uczestnicy warsztatów przystąpili do zajęć w grupach. Podczas tych zajęć dyskutowano o szansach i zagrożeniach lokalnego środowiska, o tym, jak należy pracować, by wykorzystywać w pełni potencjał wszystkich członków lokalnej społeczności, jak scalać do wspólnych działań biznes, samorząd, instytucje, organizacje pozarządowe i wszystkich tych, którzy mogą mieć wpływ na kształtowanie lokalnej tożsamości. Po ćwiczeniach w grupach liderzy poszczególnych grup prezentowali efekty pracy. Była szansa na to, by podzielić się doświadczeniami i refleksjami związanymi z tym, jak poprawić jakość życia, jak wpływać na wspólny rozwój lokalnej społeczności, tak aby wspólnie ożywić gospodarkę, ożywić aktywność wszystkich mieszkańców i tworzyć jak najlepsze środowisko do wzajemnej współpracy, aktywności. Tak, aby mieszkańcy miasta Chodzieży i ziemi chodzieskiej dobrze czuli się w swoim środowisku, by młodzi ludzie nie opuszczali Chodzieży, tylko wykorzystywali swoją wiedzę i doświadczenie dla wspierania rozwoju lokalnego społeczeństwa. Szkoła podstawowa nr 1 imienia Stanisława Staszica co roku uroczyście obchodzi swoje święto – Dzień Patrona. Tym razem uroczystości odbyły się w Chodzieskim Domu Kultury. 27 listopada tego roku Szkoła podstawowa nr 1 imienia Stanisława Staszica obchodziła swoje wielkie święto – Dzień Patrona Szkoły. Dla wszystkich uczniów to dzień radości. Cała społeczność szkolna świętuje w tym dniu, wspominając patrona szkoły Stanisława Staszica, którego idee są wpisane na trwałe w program wychowawczo-pedagogiczny Szkoły Podstawowej nr 1. Uroczystości Dnia Patrona odbywały się w Chodzieskim Domu Kultury. Gościli na nich przewodniczący Rady Miasta pan Eugeniusz Skawiński, burmistrz miasta Chodzieży pan Wojciech Nowaczyk, wizytator Kuratorium Oświaty pani Hanna Sobczak, dyrektor Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych pan Marian Migdalczyk oraz wielu nauczycieli emerytów, pracowników szkoły, rodziców i oczywiście uczniów. Wszyscy oni z uwagą wysłuchali życzeń, jakie składała im pani dyrektor szkoły Marta Łojewska, a potem przyszedł czas na doznania artystyczne. Przygotowując się do dzisiejszej uroczystości i rozmyślając nad jej przebiegiem, sięgnęłam do poglądów pedagogicznych Stanisława Staszica. Znalazłam w tej książce fragmenty uwag nad życiem Jana Zamoyskiego.
Tekst tych uwag sporządzony został w roku 1787. Na porządku najważniejszym patron naszej szkoły, Stanisław Staszic, stawiał nauki moralne. I cóż w poszczególnych punktach tych nauk uznał za nad wyraz ważne? Po pierwsze, radził, aby ucznia przekonać, że człowiek swoje szczęście zawdzięcza samemu sobie, a zatem w życiu powinien polegać tylko na sobie. Po drugie, mówił, że szczęście i powodzenie życiowe opierać można tylko na pracy. Praca czyni człowieka nie tylko zadowolonym i szczęśliwym, ale również użytecznym dla innych. Próżnując i zaniedbując obowiązki, wyrządza się krzywdę sobie i innym. Po trzecie, należy żyć zgodnie z prawem. Po czwarte, trzeba by uczeń świadomie podchodził do praw i obowiązków obywatelskich. Po piąte, cnotą, dla której trzeba przystosować ucznia, to szczerość. Minęło wiele lat od tej pory. Czy którakolwiek z tych odczytanych zasad straciła na swojej aktualności? Nie. Wprost przeciwnie. W dobie kryzysu wartości, w dobie łamania się wszelkich uznanych autorytetów, wydaje się, że coraz częściej powinniśmy sięgać do tych słów naszego patrona Stanisława Staszica. Dziwią miasta, gdzie słońce zachodzi i wschodzi, gdzie kwiaty na łące, gdzie sady kwitnące, samotna ławeczka w ogrodzie. Odpowiedzialna za przygotowanie uroczystej akademii. Proszę, aby samorząd klasowy i oczywiście pozostali uczniowie również zajęli się przygotowaniami. Słyszeliście? Dobrze, że już wcześniej o tym pamiętaliśmy. Dzisiaj zostajemy dłużej i popracujemy nad tym Staszicem. Wczorajsza scenografia wyszła nam całkiem dobrze. Lepiej zapytaj ich, czy przynieśli jakiekolwiek materiały. Mam nadzieję, że przynieśli. No dobrze, to kto przyniósł? Ja. Tylko kilka osób? No trudno, poradzimy sobie. Zabieramy się od razu do pracy, bo w sumie mamy niewiele czasu. Ale od czego tu zacząć? Przecież o Staszicu można by mówić i mówić. Tyle o nim wiesz? Znalazł sobie czas i miejsce na żarty.
Ale wracając do Staszica, to rzeczywiście temat jest rozległy. Dlatego musimy wybrać to, co w jego biografii było najistotniejsze. Najistotniejsze? Chyba nie tyle, że urodził się, żył i umarł. Nie bądź taka dowcipna, bo to poważna sprawa. A tak w ogóle, to jestem ciekawa, czy przynajmniej wiesz, kiedy się urodził. Akurat wiem. Na początku listopada 1755 roku w Pile. Mój Stasiu, mój kochany, moje złotko najdroższe, moja kruszynka. Niewątpliwą atrakcją muzyczną tego koncertu był występ chóru nauczycielskiego pod kierunkiem byłego dyrektora szkoły pana Tadeusza Kłosa. Nauczyciele w muzyce odnajdują sposób na integrację swego środowiska. Chcą spędzać razem czas i wspólnie śpiewać, co w dzisiejszych czasach jest niezwykłe, wyjątkowe. Program artystyczny z okazji Dnia Patrona przygotowali uczniowie klasy 6C pod opieką pani Aliny Maternowskiej-Twaruk. Przed ponad 500-osobową publicznością zaprezentował się w Chodziskim Domu Kultury popularny zespół rockowy Hej. Wszyscy chcieli obejrzeć Katarzynę Nosowską z bliska i posłuchać największych przebojów zespołu. Na scenie Chodziskiego Domu Kultury zaprezentowała się kolejna wielka gwiazda. Prawie 500 osób z wielką energią wysłuchało koncertu grupy Hej z wokalistką Katarzyną Nosowską.
Koncerty wielkich gwiazd cieszą się wśród publiczności chodzieskiej coraz większą popularnością. Jak zapowiada dyrektor Chodzieskiego Domu Kultury, tego rodzaju koncertów spodziewać się będzie można w przyszłości jeszcze więcej. Kolekcje i pasje to cykl artystycznych spotkań zaproponowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chodzieży. Pierwsze spotkanie z tego cyklu związane było z malowaniem na jedwabiu. Pracę prezentowała pani Danuta Gościńska. Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży rozpoczyna cykl prezentacji kolekcji, czyli pasji mieszkańców ziemi chodzieskiej, którymi chcą oni zarażać wszystkich, nie tylko czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pierwszym gościem małej wystawy była pani Danuta Gościńska, która zajmuje się szeregiem działań plastycznych i artystycznych, opartych na rękodzielnictwie. Goście Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym dniu mieli szansę przyjrzeć się pracom pani Danuty, a przy okazji poznać tajniki działań twórczych. To spotkanie jest pierwszym z całego cyklu spotkań, które promować będą lokalnych artystów, artystów amatorów, ludzi, którzy mają swoje wielkie pasje, którym poświęcają swój czas, by czynić swój świat wokół jeszcze piękniejszym. Panią Danutę Gościńską, która urodziła się w Chodzieży, a obecnie mieszka w Budzyniu, przywitała dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, pani Dorota Grewling. Jest powitać wszystkich w naszej bibliotece. Dzisiejsze spotkanie inauguruje cykl spotkań pod nazwą Kolekcje, czyli takie spotkania, które mają promować ludzkie pasje i ludzkie talenty. Chcemy właśnie pośród Chodzieżan, mieszkańców ziemi chodzieskiej, wybrać te osoby, które faktycznie oprócz tego, że posiadają talenty, to mają jakieś pasje i te pasje rozwijają. A co więcej, zgromadziliśmy Państwa tutaj, żeby te pasje, tymi pasjami zarazić innych. Dzisiaj przedstawić chciałam Państwu panią Danutę Gościńską. Pani Danuta Gościńska, wszyscy Państwo otrzymują taki maleńki katalożek informujący o pani Danucie. Jest naszą przyjaciółką, ale urodziła się w Chodzieży, obecnie mieszka w Budzyniu. Pani Danuta Gościńska zajmuje się haftem artystycznym, gobelinami, a także maluje na jedwabiu. Wykonuje także stroiki świąteczne i szereg innych prac plastycznych. Należy do Pilskiego Stowarzyszenia Plastyków Azyl. Zajmuje się malowaniem na jedwabiu, haftem gobelinowym i wieloma innymi pracami artystycznymi. Była uczestniczką konkursu haftu gobelinowego w Łodzi oraz autorką wystaw podczas dożynek w Obornikach i Gnieźnie, rolniczych targów promocyjnych w Starej Łubiance oraz pierwszego jarmarku ceramicznego w Chodzieży. Prace pani Danuty Gościńskiej zachwycają doborem barw, jaskrawością kolorów oraz pomysłowością wykonania. Jak zdradziła nam pani Danuta Gościńska, wyjątkowo wdzięczną pracą artystyczną, choć trudną i rzemieślniczą, jest malowanie na jedwabiu, bowiem jest to tkanina wyjątkowo delikatna, subtelna, która wymaga od artysty wielkiej cierpliwości, nakładania szeregu warstw farby na cieniutki materiał, który bardzo niechętnie przyjmuje wszystko to, co artysta próbuje na nim umieścić. Jednak ostateczny efekt, co można było zobaczyć na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, jest zachwycający. Wszyscy z uwagą oglądali miniatury malowane na jedwabiu, które zachwycają drobiazgowością wykonania, doborem kolorów, kształtów i pomysłowością artystki. Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej zakończyło się poczęstunkiem przy kawie i pysznym cieście przygotowanym przez pracownicę biblioteki. Zanim jednak skorzystano z tego poczęstunku, z wielką uwagą przyglądano się pracom. Artystka odpowiadała na szereg pytań osób zainteresowanych powielaniem takiej działalności twórczej. Przy wspólnej kawie była jeszcze szansa na wymianę artystycznych doświadczeń. Zespół Na Górze, złożony z pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie oraz instruktorów i zawodowych muzyków, obchodzi w tym roku 10. urodziny.
Urodzinowy koncert zorganizowano w Chodzieckim Domu Kultury. Udział w nim wzięły wielkie gwiazdy, m.in. zespół WW i Zbigniew Zamachowski, który był także naszym gościem. W tym roku zespół Na Górze, złożony z pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, obchodzi 10. urodziny. Gościem specjalnym urodzin zespołu Na Górze był Zbigniew Zamachowski, który przy okazji spotkał się z widzami swego najnowszego filmu Zmruż oczy. W sali Chodzieckiego Domu Kultury młodzież chodzieckich szkół średnich obejrzała najpierw film, nagrodziła go brawami na stojąco, a potem miała szansę spotkać się oko w oko z gwiazdą. Spotkanie autorskie prowadził Wojciech Rec. Młodzież zadawała szereg ważnych pytań. Rozmawiano o biografii, historii życiowej Zbyszka Zamachowskiego, także o jego najnowszych produkcjach filmowych i o współpracy z wielkimi polskiego kina, takimi jak na przykład Krzysztof Kieślowski. Zbyszek Zamachowski bardzo chętnie przyjechał do Chodzieży, przede wszystkim dlatego, że kolejne spotkania z chłopakami z zespołu Na Górze są w jego pracy kolejnym ważnym doświadczeniem. Panie Zbigniewie, zostajemy jeszcze chwilę wokół filmu Zmruż oczy. Co pan widzi, kiedy zmruża pan swoje oczy? Bo ten film daje wiele do myślenia i każe nam się tak na chwilę zatrzymać i zmrużyć oczy. Co pan wtedy widzi? No to jest trudne pytanie, bo to w zależności od tego, gdzie jestem, co robię, widzę coś zupełnie innego. Natomiast niezmiennie na hasło Zmruż oczy będę widział to, co widzowie widzą na ekranie. To niesamowite miejsce, w którym kręciliśmy, tę niesamowitą atmosferę, która temu towarzyszyła, Olę Pruszyńską, która ze mną grała. I to jest takie fantastyczne wspomnienie, które się z tym zmrużeniem oczu wiąże i myślę, że do końca życia już będzie mi się wiązało. Jest pan ojcem czwórki dzieci. Co pan robi, żeby nie być takim rodzicem jak rodzice małej? No staram się, jak mogę, wyciągać wnioski również na przykład z takiej pracy jak ta w Zmruż oczy, bo to jest tak naprawdę świetnie poruszony problem. Staram się, jak mogę, poświęcać im, mówiąc najprościej, jak najwięcej czasu. Jednak tak gospodarować sobą, żeby nie tylko być w pracy i tylko dbać o to, żeby to wszystko miało ręce i nogi, ale żeby im poświęcić też, no mówię, maksimum. To się w ten sposób objawia, że każde ferie i każde wakacje jesteśmy razem i ja, chyba że jest jakaś wyjątkowa naprawdę robota, przez okres na przykład wakacji jestem cały czas z nimi. A teraz na przykład, no, przez to, że często mnie nie ma, bo pracuję, chcę im to jakby zrefundować w ten sposób, że 20 grudnia zabieramy się z całą rodzinką, z czwórką dzieci, z żoną i jedziemy sobie na okres świąt i Nowego Roku za granicę. Tam będziemy tylko ze sobą, nikt więcej poza nami nie jedzie. A poza tym, no jednak w domu, jeśli już jestem, to staram się no, jednak im poświęcić czas. Nawet jeśli ja mam swoją jakąś robotę, to odkładam ją na te późno wieczorne godziny, kiedy już dom zaśnie i przede wszystkim dzieciaki już są w łóżkach, to ja wtedy się gdzieś tam zamykam w cichym kącie i staram się wykonać to, co mam do zrobienia. Każde nowe zadanie zawodowe to kolejne życiowe doświadczenie. Czego nauczył pana kontakt z chłopakami z zespołu Na Górze? No ja jeszcze nawet nie jestem w stanie tego zwerbalizować. To jest, ja powiedziałem tutaj, bo przed chwilą mieliśmy spotkanie z młodzieżą po filmie i mówiliśmy między innymi o tym, że kieruje mną intuicja, że takie spotkania powinno się robić. Co one miałyby mnie dać lub im, tego ja naprawdę jeszcze nie wiem. I mówię, nie chcę tutaj gadać głupot. Natomiast wiem, że to są rzeczy ważne i takie, od których nie powinno się uciekać. Bo przecież równie dobrze mogłem powiedzieć, że dzisiaj, nie wiem, jestem w teatrze, w pracy i nie ten. Ale świadomie chcę się z nimi spotkać, chcę z nimi zaśpiewać tę piosenkę, chcę przeżyć coś, czego tak naprawdę ani w żadnym filmie nie przeżyję, ani nigdzie indziej, bo to jest no, kontakt z osobami szczególnymi, on się szczególnie objawia i poza tym jest nieprzewidywalny. No, spotkania z różnymi ludźmi, którzy nie mają tych przypadłości, które mają chłopcy, czasem są przewidywalne, możemy się gdzieś tam jakoś na coś umówić, że tak powiem, zazwyczaj tak jest. A tutaj no, takie niespodzianki się dzieją i na te niespodzianki liczę, ja chcę się od nich czegoś nauczyć. Czy ma pan czasem wrażenie, spotykając się tak jak dzisiaj z widzami, że przychodzi panu, występując w kolejnych filmach, odezwać się z ekranu, tak jak bohaterom Ucieczki z kina Wolność i przez to zbliżyć się do widzów, do tych, którzy odbierają na co dzień pana twórczość? No nie ukrywam, że niejednokrotnie po obejrzeniu
po zmontowanym filmie, właściwie post factum odnajduje się taką świadomość, że coś, co tam się przemknęło w postaci filmu, jest czymś ważnym, że gdzieś rzeczywiście powiedzieliśmy coś ważnego. I wielokrotnie miałem takie, może nieskromne, ale poczucie, w końcu też to mogę o tym śmiało mówić, bo to nie jest tylko moja zasługa, ale przede wszystkim reżyserów, operatora, kogoś, kto napisał scenariusz. Ale na przykład po filmie Cześć Tereska myślę, że też miałem takie poczucie, że dotknęliśmy pewnego problemu, o którym mam wrażenie czasem nawet nie chcemy myśleć, a on opodal przez ścianę jest. Czy w filmie Zmruż oczy właśnie, gdzie w dobie takiego dostatniego świata zapominamy o rzeczach najistotniejszych i najważniejszych, że to jest taki głos z ekranu. I cieszę się, że jestem jakby jednym z elementów takiej wypowiedzi, która zwraca naszą uwagę na różne problemy i może w kimś, kto ogląda taki film, wywołać jakieś reakcje, które będą pozytywnym oddziaływaniem na taką sytuację. Może czemuś zapobiec na przykład taki film. Wobec tego życzymy panu, by pana doświadczenia po spotkaniach z widzami dały właśnie potwierdzenie tego, że te pozytywne emocje i pozytywna energia wyzwala się po każdym kolejnym spotkaniu z panem na scenie i na ekranie kinowym. Bardzo dziękuję i ja też za każdym razem, kiedy się spotykam, a zwłaszcza z młodymi ludźmi, tak jak tutaj w większości byli, też czegoś tam się uczę, bo tu na przykład się nauczyłem jednej rzeczy, jeśli można na chwilę, że na przykład spotykając się mniej więcej z grupą swoich równolatków, jakby też jest inna rozmowa, ponieważ oni na przykład znają sporo filmów, które ja zrobiłem gdzieś tam z przeszłości, a dla tych młodych ludzi już ta to jest jakaś zamierzchła przeszłość, której ani jeszcze być może nie było na świecie i trzeba jakoś się z nimi dogadać na bazie tego, co na przykład zobaczyli tylko tutaj, na bazie jednego filmu. To są też takie refleksje, które pewnie gdzieś we mnie dojrzeją chwilę później, ale bardzo się cieszę, że tutaj byłem i że się spotkałem z młodzieżą. Dzięki bardzo. Jubileuszowy koncert zespołu Na Górze, który rozpoczął się także od kolejnej gwiazdy, od występu grupy WW i Wojciecha Waglewskiego, przyciągnął do sali widowiskowej Chodzieckiego Domu Kultury setki fanów. Nie tylko WW, ale właśnie zespołu Na Górze, który przez 10 lat swojej działalności artystycznej zbudował sobie grono wielkich fanów, ale przede wszystkim wspaniałych przyjaciół, którzy towarzyszą chłopakom z zespołu na wielu trasach koncertowych, na których grają z wielkimi gwiazdami polskiej sceny rockowej. Ten dynamiczny koncert spodobał się wszystkim. Widzowie na pewno na długo zapamiętają 10. urodziny zespołu Na Górze. Thank you.
Zespół Na Górze na swojej muzycznej drodze spotkał bardzo wielu muzyków zawodowych. Część z nich także wzięła udział w popisowym jubileuszowym koncercie. Zobaczyć i usłyszeć mogliśmy w sali Chodzieskiego Domu Kultury m.in. Grabarza, znanego z takich zespołów jak Pijama Porno, czy Lice Roberta Friedricha, który na co dzień opiekuje się zespołem Arka Noego. W brawurowych wykonaniach zaprezentowali się muzycy zawodowi wraz z amatorami z zespołu Na Górze. Chociaż nie, po 10 latach takiej aktywności muzycznej na pewno przestali już być amatorami, a są muzycznymi przyjaciółmi wielu z nas. To wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieskiej. Zapraszam Państwa na weekendowe powtórki naszego programu oraz na Kurier Pilski w poniedziałek o 18.30. Do zobaczenia za tydzień. Chcesz zadbać o swoją urodę i poprawić kondycję? Zaufaj profesjonalistom. Odwiedź Studio Urody przy hotelu i restauracji Straszny Dwór, Chodzież, ulica Ujska 45. Skorzystaj z kompleksowej oferty dla Twojego piękna i samopoczucia. Studio Urody przy hotelu i restauracji Straszny Dwór poleca. Specjalistyczne usługi kosmetyczne, peeling ultradźwiękami, piątoforezę na witaminie C, która rozjaśni przebarwienia na Twojej skórze. Polecamy odżywcze i głęboko nawilżające zabiegi na twarz, dzięki którym będziesz dłużej piękna i młoda. Pedikur leczniczy. Najnowsza metoda pielęgnacji stóp dla pań i panów. Pozbądź się zrogowaciałego naskórka, pękających pięt i wszystkiego, co szpeci Twoje stopy. Wypoczniesz i zrelaksujesz się, korzystając z bogatej oferty masażu. Poczuj lekkość, którą daje hydromasaż. Daj odpocząć swoim mięśniom w gabinecie masażu klasycznego. W naszej siłowni poprawisz kondycję i sylwetkę, ćwicząc na sprzęcie wysokiej klasy. Studio Urody pozwoli Ci też zatrzymać piękną opaleniznę przez cały rok. Studio Urody przy hotelu i restauracji Straszny Dwór. Twoje piękne i zdrowe ciało w rękach profesjonalistów.